Dzisiaj na scenie politycznej dzieje się tak, że Prawo i Sprawiedliwość każdą swoją prawie rzecz złą tłumaczy złym postępowaniem wcześniejszym Platformy Obywatelskiej. Ten wzajemny konflikt między Platformą a PiS-em ma w Polsce tłumaczyć wszystko. I my specjalnie nie idziemy teraz na twardo, żeby nie dać, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, żeby nie dać Jarosławowi Kaczyńskiemu pretekstu do tego, żeby powiedział, że on chciał, ale opozycja nie chce. Bo dotychczas tak mniej więcej wygląda dialog albo jego brak, tak, na scenie politycznej między opozycją a Prawem i Sprawiedliwością, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, my bardzo chętnie, tylko totalna opozycja nie daje wypracować kompromisu. W związku z czym my powiedzieliśmy dzisiaj, sprawdzam. I to, co mówi Ryszard Petru, tłumacząc swoją wcześniejszą powieść, co miał na myśli, bo zbyt jakby tutaj wybiórczo traktuje się pewne słowa, że jakby podejście na twardo nie, jakby dotąd nie przyniosło żadnych efektów. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, jakby podejście Platformy Obywatelskiej twarde, które mówi, nic się nie zmienia, spotkanie nie przyniosło żadnych efektów, nikt się nie spodziewał po tym spotkaniu żadnych efektów. Nigdy tak trudnych kompromisów nie rozwiązuje się na pierwszym spotkaniu. Wiadomo, że pewna droga dialogu musi rozpocząć się i trwać. Natomiast twarde podejście Platformy nie daje dzisiaj nic. Platforma powiedziała, nie zaufamy, nie wierzymy i w związku z tym droga, na spotkanie, i droga się kończy. Ale jakby taki jest jawny komunikat, jasny komunikat rozmowy. Nie było ze strony PiS-u żadnej natomiast deklaracji, mówimy, dobrze, jak rozwiązać mówicie, to, że chcecie zmienić. Mówicie, że uznacie to, co, jakby uwagi Komisji Weneckiej. Proszę bardzo, droga wasza, pokażcie teraz jak, kiedy, tak jak mówimy, 27 kwietnia kończy się ta droga, zobaczymy, czy dobra wola jakakolwiek po stronie rządzących jest. My postawiliśmy trzy warunki naszego kompromisu. Druga strona i inne strony uczestniczące w tym spotkaniu mogą swoje warunki również przedstawić. Dopiero wtedy będziemy mogli szukać faktycznie jakiegoś kompromisu. To, co brakuje rzeczywiście i co też mówimy zaraz po spotkaniu, brakuje konkretów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc my teraz czekamy na konkrety. I to pokaże, czy jest jakakolwiek dobra wola po stronie Jarosława Kaczyńskiego i po stronie partii rządzącej do tego, żeby konflikt jakkolwiek rozwiązać.